Stoisz tutaj i możesz się zastanawiać, dlaczego oni tutaj krzyczą o tym Jezusie. Dlaczego oni tutaj te piosenki tutaj puszczają. Chcę ci powiedzieć o tym, głosimy, ponieważ spotkaliśmy osobiście Jezusa w swoim życiu. Wiesz, ja zawsze myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. Chodziłem do kościoła, spowiadałem się, ale to nie dawało mi szczęścia w życiu. Ja cały czas chodziłem i szukałem, jak być wolnym człowiekiem. I szukałem w różnych przyjemnościach tego świata. Szukałem w pornografii. Szukałem swojego ukojenia w tym, że będę niszczyć życia innych ludzi. I to mi sprawiało przyjemność. Ale pewnego dnia, kiedy siedziałem sam w domu, kiedy trzymałem nóż i chciałem się zabić, to był moment, kiedy w moim życiu pojawiła się myśl, a może jest jednak ten Bóg, może ta religia, w której jestem, to jest naprawdę fałszywa i do olania. I tak się stało, przyjacielu. 5 lat temu osobiście poznałem Jezusa, spotkałem Go, ponieważ zawołałem do Niego i powiedziałem, ja chcę Ciebie poznać. I przyjacielu, dzisiaj Wam głosimy Wam Ewangelię, która jest mocą Bożą, która ma moc, żeby zmienić Wasze życie. I może mówisz sobie, ale jestem dobrym człowiekiem, ale ja mam wszystko w życiu, a nic mi nie potrzeba. Ale chcę ci powiedzieć, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Możesz mieć wszystko w życiu, możesz wszystko pozyskać tutaj na tym świecie, ale swoją duszę możesz stracić i iść do piekła. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, trafisz do piekła. Ale jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, jeżeli się z Nim pojednasz, będziesz miał życie wieczne, życie wieczne. Jezus Chrystus, On powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, tylko przez Chrystusa możesz przyjść do Boga. Świat mówi, że jest wiele dróg do Boga, jest wiele dróg, ale to jest kłamstwo, przyjacielu. Ponieważ Chrystus powiedział, ja jestem drogą, Chrystus jest drogą, On jest drogą do Ojca, On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. Jeżeli wybierzesz Jego, jeżeli wybierzesz Chrystusa, twoje życie się diametralnie zmieni. I to nie chodzi o to, ej, przestrzegiwa jakichś martwych zasad religijnych. Jezus Chrystus nie wisi w jakimś tam opłatku w kościele, w chipsie. On nie jest tam, On jest realny, On jest tutaj na ziemi, pod posiadaczą Ducha Świętego. Jeżeli zawołasz się do Niego, to On odpowie. Jeżeli zawołasz dzisiaj do Jezusa, On odpowie. On nie jest głuchy. On nie siedzi i nie milczy. On czeka, abyś dzisiaj do Niego przyszedł. On Ciebie kocha, ponieważ On na krzyż Golgoty umarł za Twoje i za moje grzechy. On powiedział, wykonało się. Wszelka choroba, wszelka bieda, wszelkie przekleństwo spadło na Jezusa, abyś Ty mógł być zdrowy, abyś Ty mógł być błogosławiony, abyś Ty, żebyś Ty nie cierpiał niedostatku, ale żebyś był bogaty. On przyszedł tutaj po to, na świat Jezus, aby pojednać świat ze sobą. Jest tylko jeden grzech, który oddzieli Cię od Boga. Główny grzech, Twoje egocentryzm, Twoje ego, które musi umrzeć, zanim pójdziesz do nieba. Twoje ego musi umrzeć. Świat Ci mówi, pielęgnuj swoje ego, pielęgnuj swoje ja, a ja Ci mówię dzisiaj, zabij swoje ego, przyjdź do Jezusa i stań się nowym człowiekiem. Przyjdź się do Jezusa, zrzuć na Niego wszystkie swoje grzechy, zrzuć na Niego wszystkie swoje problemy, wszelkie swoje zmartwienia. On weźmie i Cię oczyści. On weźmie Cię pod swój wodospad, swoje święte krwi i Twoje grzechy zostaną obmyte. Szarabatira batoros, reba szereke terela brychocotor, a paria toros alebita. 3 lata temu siedziałaś i mówiłaś, ja się modlę na różańcu, ja się modlę na różańcu i Ty mi, Boże, nie odpowiadasz. Chcesz powiedzieć, że Bóg nie odpowiada przez różaniec. On odpowiada, jeżeli Ty przyjdziesz i powiesz, ja chcę Ciebie doświadczyć, ja chcę, abyś Ty mi pomógł.
wezwij dzisiaj imienia Jezusa, powiedz: Jezu, chcę się z Tobą pojednać. Powiedz: Jezu, oddaj Ci moje życie. Powiedz: Jezu, wierzę w to, że Ty umarłeś za mnie. Wierzę Ty, że zmartwychwstajesz. I dziś oddaję Ci moje życie. I dziś pragnę, abyś Ty moje życie prowadził w imieniu Jezusa. Powiedz to dzisiaj. Powiedz tu. Tak długo szukałaś Boga. Tak długo Go szukałaś. Ale dzisiaj możesz się z Nim osobiście spotkać. On chce Ci okazać swoją miłość, którą okazał na krzyżu Golgoty. On chce Cię przytulić. Byłeś zraniona przez wielu ludzi przez te 3 lata, ale Jezus Chrystus, On dzisiaj Cię przytula. On dzisiaj doświadczysz Jego miłości. W ciągu 4 dni On doświadczysz potężnej miłości Boga. Jezus przyszedł tutaj na świat, aby pojednać świat ze sobą. On przyszedł nie tutaj po jakieś jajca. On nie przyszedł, aby stworzyć system religijny. On przyszedł tutaj dla Ciebie i dla mnie. Wziął Twój i mój grzech, abyśmy byli usprawiedliwieni i poszli do nieba. I to jest Ewangelia. Uwierz dzisiaj w Ewangelię. Uwierz w dobrego Boga. Bóg jest dobry. To nie jest taki Bóg, jaki mówi tutaj ten świat. To nie jest Bóg religii. To jest Bóg żywych, nieumarłych. Bóg żywych, nieumarłych. Przyjmij dzisiaj, uwierz tą prawdę Bożą, uwierz w prawdę, uwierz w Ewangelię, uwierz w to, co się dokonało 2000 lat temu, a Twoje życie zupełnie się zmieni i staniesz się innym człowiekiem. Jesteśmy tutaj, aby uzdrawiać i uwalniać też chorych. Jeżeli masz jakąśkolwiek chorobę, jeżeli jesteś zdemonizowany, to przyjdź tutaj, ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony, zostaniesz oczyszczony. Przyjdź dzisiaj, weź swój cud.